wiedzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie. Myślę, przez wszystkie minuty tego meczu można było o tym spotkaniu tak mówić. My w pierwszej połowie mieliśmy problemy z zestawieniem tablicy. Z tego elementu otrzymaliśmy dużo ponowionych akcji i łatwe zdobycze punktowe gospodarze. Gdy po przerwie staraliśmy się to poprawić, zestawienie, przesunięcie w obronie i to dało efekty. Po niecelnych rzutach gospodarzy mieliśmy piłkę w swoich rękach i mogliśmy rozpoczynać akcję ofensywną. Myślę, że ważną taką częścią spotkania to były 4 minuty do końca, gdzie nasza koncentracja była, uważam, bardzo dobra. Zawodnicy wzajemnie się wspierali w obronie, a grali zespołowo w ataku. Z analizy przegraliśmy ten mecz przede wszystkim skutecznością. Trochę kondycyjnie w końcówce meczu. Ostatnie te 4-3 minuty widać było po zespole, że już brakuje troszkę tej świeżości. Stąd się wzięły niecelne rzuty nawet z pozycji dogodnych, gdzie mogliśmy spokojnie te piłki umieścić w koszu. Fantastyczna gra w końcówce, dobra trójka, w dobrym momencie Harringtona i ostatnie prowadzenie zespołu przez Smitha dało zwycięstwo gościom. Nie chciałbym tłumaczyć siebie czy zespołu, ale mi się wydaje, że w dużej mierze te braki kondycyjne, które wynikły z tego, że w ciągu ostatnich 3 tygodni praktycznie trenujemy w 5-6, dzisiaj tak w miarę doszliśmy do składu pełnego na ten mecz, na pewno miały znaczenie. Brakuje troszeczkę tego prowadzenia gry, brakuje tej skuteczności, nie gramy równo w tej chwili. Mi się wydaje, że to jest cała przyczyna tego spotkania.